I cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na 25. odcinek Żołnierzem Fortuny, Żołnierzami Fortuny, Soldier of Fortune. Soldier of Fortune. Właśnie zjechaliśmy magiczną windą do magicznych podziemi i zabiliśmy magicznego przeciwnika. Dobra. Jest tu sporo broni, więc być może będzie to jakiś zmasowany atak wrogów. Jestem gotowy na wszystko. Nie wiem, kto do mnie strzela, tylko... Tylko nie w komputer. Gdzie on jest? Jak się ładnie chował. Z kamizelką. A ja mu chcę. Dobra. To jest chyba płyn do miotacza, płomieni. Zatrzymać go! Gdzie jest Decker, ja się pytam. Decker i jego dekorowy helikopter. Nawet nie zauważył. Nowy Jork, to jest nasz pierwszy cel. Póki będziemy celować, przygotujmy drugą bombę. Ej, ja chcę tu wejść. Nawet flaki wyszły. Straszne. Jest tajna baza z tajnym kominkiem. Dobra, idziemy. O, on miał tą broń, którą... Ale Mikołaj Kopernik, myślę, że tu jest. Tu jest jakiś... Ale mi się włączył. O, podera. Niedobrze. Wykryto mnie. Ale jestem w pełni sprawny. Możecie strzelać. Muszę to patrzeć, co jakie obrazy piękne wiszą. Malowidła. Da Vinci. Przerażają mi ci goście. To jest zamknięte, a to jest chyba wejście w ogóle do całej posesji. Może być niebezpiecznie. Jakieś posągi. O, jest załatwiony. Znowu alarm się włączył. I tutaj tak, chyba tędy muszę wejść. No. Tam bym nie przelazł, tam jest chyba zabezpieczenie. I teraz nie wiem, gdzie iść, czy tutaj. Na mnie czeka. A coś zjeść po prostu. Jest lodówka, wszystko jest, duży zlew. Tak.
tu nie przejdę. No widać, coś tam się kryje. Tam, albo czerwona plama chce mnie zaatakować. Tak robi po prostu. I tu są te drzwi, ale wszystkie są na czerwono, więc nie ma szans, żebym się przedostał. Także musimy, jak to się mówi, wejść od kuchni. Czyli tutaj. Wielka biblioteka i zamknięte. Ale... Nic nie słyszeliśmy. Wydaje się, że on zginął. Czy ty coś słyszysz? Nie. Idą. Idą w moją stronę. Dobra, trzeba się z nimi rozprawić. Tutaj nic nie ma ciekawego chyba. Wilmo ludzie. Ale nieźle mi tutaj zaatakowali. Ja tu trochę straciłem energii. I co teraz? Czy gdzieś tutaj jest kamizelka? Muszę się cofnąć, bo wiecie. Tu jest apteczka. Apteczka się też przyda. Mamy sobie dwa niuchy. I mam apteczkę. To była gdzieś kamizelka, ja chyba ją wziąłem jednak. Cover. Niedobrze. No dobrze. To w takim razie wracamy. Tu są jakieś drzwi do czerwonego magicznego pokoju z magicznym lustrem, dużym łożem i piękną łazienką. Piękne kafle. I drugie tutaj łoże. Kolejni idą. No ja cię kręcę. Jak to jest możliwe? Idą. Znaczy szli właściwie. Chcieli mi pomóc, ale... Nie udało się. Dobra, kolejna miejscówka. Alarm. Hej. Hej, żołnierzu. Dobra, jestem gotowy. Bum 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 bum. No tak by to brzmiało jakoś. O, jest tajne przejście. Ha, wszystko widziałem. Strzelimy armaty. Ja muszę załatwić chyba tego gościa jeszcze, kto się tam kręcił. Żeby mi potem nie zaskoczył. Wow, jaka garderoba piękna. To ile tutaj garniturów. Same bajery. Dobra.
Gdzie ten gościu się podział? To jest ciekawe. Był i znikł. Są kolejne wejścia tajne. No dobra. Ale jest tu jakiś magiczny przycisk. Systemy wyłączone. Jest sala konferencyjna. No dobra. W takim razie wracamy. Krzyżowy ogień pytań. Jak tak można? Sami się zabijają chyba. Teraz pytanie. Gdzie dalej? Tutaj byłem. Tu nie byłem. Okej, jest na zielono. A, no bo się tak, włączyłem te wszystkie głupie alarmy. Czy ja tu nie byłem? Wydaje mi się, że byłem. To jest ta biblioteka, uwaga! Tylko 20... Dobra. ...24 naboje mam tylko. Fajny globus. Prawie okrągły. I magiczne drzwi. Są emblematy tajnej organizacji. Nie ma amunicji bardzo mało. Jeszcze niżej jedziemy? Jeszcze w dół. No to do następnego odcinka. Cześć.